Dzień dobry, pozytywni kucharze. Dziś zapraszam Was do mojej kuchni na kolejne danie grzybowe. Tym razem z moją mamą nazbierałyśmy w lesie mnóstwo gołąbków winnych. Takie fioletowe, czerwonawe, właściwie nie wiadomo było wrzucić to do koszyka czy nie. Na szczęście mam w domu atlas grzybowy. Okazało się, że jak najbardziej grzyby wcale nie są trujące, a zupa wyszła pyszna. Zresztą sami zobaczcie. Zaczynam od drobnego pokrojenia jednej cebuli. Zeszklę ją w garnku na jednej łyżce oliwy z oliwek. Gołąbki winne umyłam, osuszyłam i obrałam ze skórki, a teraz pokroję je w dość szerokie paski. Do tej zupy zużyjemy pół kilograma gołąbków. Do garnka z cebulą dodam jeszcze jedną łyżkę masła i dołożę grzyby. Zamieszam i przesmażę przez około 15 minut. Po tym czasie ugotuję grzyby do miękkości w wywarze warzywnym, a potem dodam pomidora pokrojonego w kostkę. Przyprawiam zupę dużą szczyptą ziół prowansalskich, a w zamkniętym sitku do herbaty wkładam suszony rozmaryn. Doprawiam zupę pieprzem. I wyjmuję sitko z rozmarynem. Zalewam zupę szklanką śmietany wymieszaną z jedną łyżką mąki kukurydzianej. Gotuję jeszcze chwilę i dokładnie mieszam. Do każdej miseczki wkładam po dwa kawałki naturalnego, pleśniowego sera Camembert Président. Wszystkie miseczki ozdabiam czerwoną papryką. Można też dodać kawałki jajka ugotowanego na twardo. Na koniec jeszcze tylko nutka pietruszki i zupa gotowa. Smacznego!